Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski spełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godziny śmierci naszej. Amen. Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. Jako komendant placówki, witam Was, koleżeńskim, cześć. Cześć. Minuta. Minuta ciszy. Przepraszam. Dzisiaj, nie dzisiaj, ale 12 maja była 25. rocznica śmierci generała Andersa i wszystkich tych, którzy zginęli na wszystkich frontach wojny światowej, zarządzam minuty ciszy. Mamy tutaj trzech ludzi do zaprzysiężenia. Ja nie wiem, czy oni tu są. Nie będzie, to później my zaprzysiężymy ich. Wypowiedź nazwiska, no to pójdę. Proszę o odczytanie protokołu za 6 miesięcy. Sprawozdanie miesięcznego wybrania zarządu i członków placówki 111 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w dniu 26 kwietnia tego roku. Obecnych na zebraniu 60 osób. Sprawozdanie komendanta za okres od 17 marca do 23 kwietnia 1995 roku. Nie słychać, proszę, bo nie słychać. Nie słychać. Nie można zgrać. Można osobno i tu i tam jest. Generalny terrorystyczną śmiercią w Oklahoma City, USA w dniu 19.04.95. Komendant oświadczył, że 4 członków z placówki 156 SWAP Bristol, Connecticut dostali przyjęcie do placówki 111 New Britain, Connecticut za kartą podróży. Sala przyjęła oświadczenie komendanta oklaskami. Następnie komendant przedstawił nowych członków do zaprzysiężenia w osobach. Jerzy Malec, Ireneusz Cygler, Zdzisław Robert Iwanicki i kolega Piru. Wyżej mniej zostali przyjęci do placówki wnioskiem kolegi Lausza, poparte przez kolegę Niklasza. W międzyczasie na salę posiedzeń przyszła prezeska korpusu pomocniczego pani, koleżanka Wiśnia, która oświadczyła, że przyniosła czek na 1000 dolarów. Przy tym zapraszają wszystkich kolegów na święconkę, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020 roku na górnej sali. Cena biletu wstępu na uroczystość pamięci starej tradycji, którą zwano wielkanocną święconką, życzeniami świąt wielkanocnych. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania. Protokół zebrania odbytego w dniu 17.01.2001 roku w Capitolu Harcourt, Connecticut, weterani i społeczność polonijna jest proszona o liczne przybycie na godzinę 10.30 rano. Na sali placówka jest bardzo ożywiona imprezami takimi jak święconka w dniu 30 kwietnia, zaproszeniem do konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej dla 3 maja, Dzień Święta Konstytucji 6 po południu. W dalszym ciągu przypomina się o dotacji na pomnik Iwo Jima. Podczas dłuższej konsultacji z członkami uchwalono wnioski kolegi Magałowa oparte przez kolegę dzieci na specjalną olimpiadę w dniu 26 czerwca bieżącego roku. Placówka będzie gościła polską młodzież prośba o poparcie imprezy. W dniu 18 czerwca bieżącego roku
Odbędzie się że oprócz powyższych zajęć komendant jest w dzień obecny placówki i wymaga pracy do dojenia stan fizyczny. Poprawkę radę zamiast sprawozdanie pierwszego wicekomendanta. Kolega z jej konsulara w drugim sprawozdaniu omówił swoją pracę w powyższym placówku. Również wspomniał, że był na wybraniu informacyjnym zachodnich post, gdzie mówiono o przyszłej. Sprawozdanie drugiego wicekomendanta Stanisława Kwiecień. Kolega Kwiecień ze względu na okres świąteczny nie był zajęty zabawą taneczną, która stale buduje fundusze potrzebne do wpłacania potrzeb naturalnych. 824,20 dolara. Adiutant finansowy kolega Jan Wańczyk, Wójcik, sprawozdanie finansowe za miesiąc marzec 1975 dolarów. Ubezpieczenie 4653 dolary. Grecki usuwanie śniegu 800 dolarów. Trzecia wypłata 1263 dolary. Razem 10891. Opis gospodarczy kolega Alwin Cyjek, sprawozdanie. Powtarzają za mną. Tutaj trzeba, proszę podjąć prawą rękę i powtarzać za mną. I tu jest, że trzeba wymienić swoje nazwisko. Ja Ireneusz Cygula, Robert Iwanicki. Wstępujący. Do Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej. Do Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej. W Ameryce. I w zrozumieniu. Jego haseł i zadań. Przyrzekam. Stać wiernie. Przy zakreślonym. Przez statut placówki 111. W programie. I Konstytucji Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Tak mi dopomóż Bóg. Komendant, witam. Nowo przyjęty. Nasze życie. Witam, żeby sala bardzo dobrze. Proszę. W moim imieniu, proszę Państwa, i w imieniu kolegów chciałem podziękować za to, żeście nas przyjęli. Cieszę się z tego powodu, że mam okazję zaznaczać osobiście żołnierzy II wojny światowej. Tak się składa, że jako dziecko zawsze mi ojciec, dziadek, babcia opowiadali. Nie było mi dane przeżyć tego, co wy, ale dziś jestem z wami. Cieszę się jeszcze raz. Myślę, że będziemy mogli jako następne pokolenie kontynuować tradycje polskie związane po prostu z tym wszystkim, co wyście robili do tej pory. Dziękuję jeszcze raz za przyjęcie. Jesteśmy właśnie, proszę Państwa, po zebraniu. Rozmawiam z komendantem 111 placówki Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w New Brytyn, panem Pawłem Dąbrowskim. Panie komendancie, dzisiaj było zaprzysiężenie nowych weteranów, między innymi ja w tym brałem udział, zaledwie tylko dwóch. Czy może pan na ten temat coś powiedzieć więcej, że jest taki nowy przepis, gdzie możecie przyjmować po prostu tych ludzi, którzy byli w Armii Polskiej, tak? Tak, mamy nową ustawę teraz, która była uchwalona w Chicago na ostatnim walnym zjeździe, że ci wszyscy, którzy służyli w Armii Polskiej, a nie byli na wojnie, jeśli przedstawią dokumenty, że służyli w Armii Polskiej w Polsce, mają prawo składać podanie tu u nas o przyjęcie do weteranów. Czyli nawet jeśli to był, wtedy były te czasy komunizmu, trudno, ci żołnierze nie mieli wyboru, musieli tam być i dlatego wy postanawiacie po prostu ich przyjąć w swoje szeregi, ale między innymi może pan powiedzieć dlaczego, dlatego że chcecie mieć nowych, czy podtrzymać, żeby miał kto podtrzymać tradycję, czy jak? Chcemy nowych, nowej krwi po prostu, chcemy młodszych ludzi, bo weterani są już starzy i tego. Do roboty niektóre się już nie nadają i dla niektórych jest za ciężko pracować. Ale przyjmujemy wszystkich tych, nawet ci, co służyli za komunistycznych czasów, tylko naturalnie będziemy mieli inwestygację i będziemy próbowali brać tylko takich, którzy zasłużyli się dla Polski i dla narodu polskiego. Naturalnie nie przyjmujemy takich, którzy kiedyś służyli, pracowali z komunizmem. Tak. Dziękuję za te kilka słów. No i cóż, do zobaczenia i najlepszego. Tak, i zdrowia, komendancie, bo wiem, że się wykruszacie, jest was coraz mniej, ale pan dobrze wygląda. Dziękuję panu.
Co chcecie się nam poznać? Sami.